Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj tutaj na Queens, jestem na Astorii i chciałam w dzisiejszym szybkim story time opowiedzieć Wam o fajnym teledysku, w jakim wzięłam udział w Rzymie, wygrałam casting, jak jeszcze mieszkałam kiedyś w Rzymie i dostałam w sumie fajną rulkę. Ja tam długo nie pracowałam jako modelka, bo później się wyprowadziłam z powrotem do Polski, ale właśnie to był jeden z tych castingów, które wygrałam i to jeszcze był aktorski casting, także w ogóle mnie to bardzo, bardzo cieszyło. To był w sumie jeden z nielicznych castingów takich aktorskich, które tam wygrałam. Jeszcze był Woody Allen, ale bardzo mnie to cieszyło, bo ja lubiłam zawsze, lubiłam zawsze pracować na planach filmowych, więc za każdym razem, jak taka szansa się nadarzy, to po prostu chwytam ją i cieszę się niezmiernie, że mam tą okazję i przyjemność w ogóle pojawić się na takim planie filmowym. I pojawiam się na tym planie, no ale niestety jestem przeziębiona, więc trochę jestem słaba, a okazuje się, że ta rulka wymaga ode mnie nie lada fizycznych tutaj wyczynów. Opowiadałam już w jednym z odcinków, że najpierw mnie postawili na pierwszy raz, kiedy pracowałam z green screenem, czyli z tym zielonym tłem, postawili mnie na bieżnię, gdzie nie było nigdzie tutaj nic do złapania się. Kilkocentymetrowe obcasy, tak z 8 cm obcasy i każą mi biec i przed jakimiś tutaj demonami się w ogóle jakby rękami machać, że tutaj mnie atakują jakieś ptaki, jakieś nietoperze i ja mam biec i się od nich bronić, prawda? No dobra, no jakoś to tam zagrałam, ale po prostu byłam taka zdyszana. Kręcenie tego trwało kilka minut. Ja już tam po prostu prawie płuca wypluwałam. O Jezu, myślałam, że ktoś tam jest, ale to pani. No ale to było fajne doświadczenie, bo to pierwszy raz miałam do czynienia z green screenem. Do tego się okazało, że kapela była rockowa i myślałam, że mam jedną z pobocznych ról, a miałam główną rolę i były dziewczyny inne zatrudnione, które były statystkami, a ja miałam tą główną rolę, więc fajnie było też przeskoczyć, prawda, być nie statystką, a tą właśnie jedną z głównych ról. Lubię, jak tak się wydarza, bo mogę się wtedy bardziej po prostu wykazać, przyaktorzyć, tak? No i miałam odpychać te dziewczyny, że ja chcę się wydostać z tych takich... Byłyśmy takimi... Nie pamiętam, czy koncept jest taki, że jesteśmy sprzątaczkami, czy po prostu byłyśmy w jakichś takich strojach a la panie sprzątające i mam się z tego tak wyrwać. Tak wyrywam się od nich, nie chcę już być częścią tej ekipy. I uciekam. I później już jestem... I później jestem już taka punkowa, na czarno ubrana. Jakieś chyba takie miałam te rajstopki z kółeczkami. Już zapomniałam, jak to się nazywa. Jak się nazywają te rajstopki z kółeczkami? Kurde, zapomniałam. I w kolejnej części tego teledysku ja jestem na dachu w ogóle, ubrana w jakieś takie czarne skóry, właśnie seksowne, jakieś wysokie obcasy, jakieś takie a la rajstopki, króciutkie spodeneczki. Pokazuję chyba nawet tam brzucha. Mam totalnie mocny makijaż czarny i tam kręciliśmy to, pamiętam, właśnie na dachu w Rzymie. To był taki mega klimat, słuchajcie, żeby kręcić sobie teledysk na dachu po prostu w Rzymie. No super. I ta piosenka też była całkiem spoko. Jak znajdę faktycznie tą piosenkę, to wrzucę Wam tutaj w opisie tego odcinka link, jakbyście chcieli sobie cały teledysk zobaczyć. No nic, to tyle w tym szybkim story time. Dzięki za spędzenie ze mną czasu i do zobaczenia w środę na dłuższym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!